Witajcie kolekcjonerzy, z tej strony Krix i dzisiaj na szybko taki retro unboxing, bo do moich zbiorów Baldur's Gate udało się wreszcie dokupić coś naprawdę rzadkiego i jest to kompletny zestaw opowieści z Wybrzeża Mieczy. Edycja o tyle trudno dostępna, że posiada podkładkę pod mysz i opowiadanie, które zazwyczaj przepadają gdzieś w domach i ludzie sprzedają głównie pudełko z płytą i ewentualnie instrukcją, choć i nie zawsze. Jest to też reedycja, która różni się właśnie wyglądem podkładki, bo podkładka powinna wyglądać tak, a zaraz zobaczycie, jak w tym wypadku wygląda. Pudełko tutaj w bardzo dobrym stanie, mi się udało ją kupić za 180 zł. Nie było tanio, ale tak jak mówię, naprawdę perełka w bardzo dobrym stanie, więc jestem zadowolony. Niedługo wam pokażę, ile już tych Baldur's Gate'ów mam, a się zebrało tego trochę. I tak, wyciągamy. Mamy tak podkładkę, jak widzicie, z Baldur's Gate, bardzo ładna, w dobrym stanie. Naprawdę ciężko dostać takie coś, więc cud, że tutaj się udało. Na pewno nie zapłaciłbym tej kwoty za niekompletny zestaw. Mamy też instrukcję w języku polskim. Bardzo fajna rzecz, obecnie już praktycznie niespotykana. I teraz tak, te praktycznie, no, to jest ta bardzo rzadka rzecz ze środka i również to, czyli krótkie opowiadanie ze świata Forgotten Realms w języku polskim, na szczęście. Jak tutaj widzicie, stary papier jakiegoś tam gatunku, trochę już pożółknięty, ale ma ten swój stary wygląd, więc fajnie to naprawdę się prezentuje. Krótkie opowiadanie, bo krótkie, ale przynajmniej jest w zestawie. I na koniec pudełko z okładką. Normalnie edycja nie posiadała okładki, tak więc tutaj, jak widzicie, ta jest, więc możemy poznać po tym, że jest to dodruk. I płyta z grą. Dokładnie dodatek. I dobra, to tyle. Taka krótka prezentacja. Chciałem się pochwalić. Nie było tanio, ale zdecydowanie warto. Niedługo z serii Baldur's Gate będę miał coś jeszcze. Przynajmniej mam nadzieję, jeśli nic się nie skomplikuje. Tak więc, do zobaczenia i cześć.